Prawdziwą wycenę koniecznych inwestycji Paweł będzie mógł dokonać dopiero w warsztacie. Kratka bezpieczeństwa. Zamek stoi w dębach. Masakra. Ja będę wylewał tej wody. Po prostu powiercę dziury i sama ścieknie. A na samochód mam już kolejny plan. Zrobię z niego pick-upa. Przeróbka nadwozia z typu hatchback na pick-up wymaga radykalnych cięć. Świerka kątowa to jest najlepszy przyjaciel mężczyzny. No dobra, połowa roboty zrobiona, a teraz muszę się zastanowić, czy wygiąć dach, czy zaspawać i zrobić prawdziwego pick-upa. Pracę nad dachem przerywa dostawa fotela i lemiesza. Kupiłem ładny nowy fotel używany. $700 kosztował mnie ten pług, który spróbuję zamontować do tego auta, a fotel 30 zł. Po krótkim namyśle Paweł decyduje się wyciąć resztę dachu. No i jest prawie pick-up.